Prezydencka wizyta w Japonii wciąż odbija się głośnym echem, tym razem echem wyjątkowo wulgarnym. Podczas gdy Bronisław Komorowski wchodził na podest spikera, z kobiecych ust padły niecenzuralne słowa. O szczegółach Adrian Gąbka. Prezydent wzywał więc szogun, przybył na imprezę wyborczą Bronisława Komorowskiego. Nie tylko rządzący. Za japońskiego generała przebrał się młody działacz partii Korwin, bo wpadki z wizyty prezydenta w Tokio wracają. Najnowszą wyśledziła superstacja i liczni internauci. Kiedy prezydent wchodził na słynny już podest w parlamencie, kobiecy głos z polskiej delegacji wypowiedział wulgarne słowa. Można robić jakieś śledztwo, ale nie w takich sprawach błahych zupełnie także. Ale błahe tak w parlamencie japońskim tak można? Ktoś z delegacji prezydenta? No ja nie wiem, co on tam chciał powiedzieć, także nie. Ta pani? No to czy nie, nie wiem kto, bo w ogóle ja tego nie widziałem, także nie wiem, wydaje mi się, że to jednak jest takie robienie z igieł widył. Staram się siebie szanować, nie będę się wypowiadał na temat tego rodzaju głupstw. Ale opozycja bardzo chętnie komentuje słowa tajemniczej kobiety, które padły w Japonii. To świadczy o tym, że uczestnicy tego wydarzenia, obserwatorzy tego wydarzenia mieli poczucie obciachu i zażenowania w związku z zachowaniem prezydenta Bronisława Komorowskiego. No Japończycy prawdopodobnie japier nie rozumieją tego skrótu ani oryginalnej, więc tutaj zgorszenia nie było. Natomiast to jest użytkowy język części elit. Afery taśmowe przy wszystkich innych kontekstach pokazały, że jest problem z przekleństwem. Nie wiadomo, czy kobieta, która przeklinała w towarzystwie Komorowskiego, poniosła konsekwencje. Podejrzenia padają na tłumaczki, dziennikarzy towarzyszących prezydentowi, a nawet sztabowców. Ta ostatnia opcja jest wyjątkowo prawdopodobna, bo kampania to nerwy. Jeśli ktoś się wystraszył tej sytuacji, to i emocjonalnie zareagowała wtedy. O język kurtuazyjny jest trudno, bo cisną się słowa takie, nad którymi nie panujemy. W końcu praca nad wizerunkiem Bronisława Komorowskiego musi być wyjątkowo trudna. Prezydent znany jest z licznych wpadek. A pilnowanie, żeby w Tokio nie popełnił ich znacznie więcej, musiało przypominać obowiązki sapera. Adrian Gąbka, Superstacja.